Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Zaczynam o godzinie już właściwie 14. Jadę za chwilę do Nakomi. Będę miała niespodziankę dla Was w piątek, ale to Wam powiem, jak już wrócę i wszystko się wyjaśni. Kupiliśmy czajnik, więc okazało się oczywiście, że czajnik jest zepsuty. Nie otwiera się. Jutro bym chciała też znaleźć jakąś kreację na Andrzejki. Może się uda. Tak, dzisiaj będziemy montować listwy. Daleniosku, idziesz na Polko, idziesz siku. Ja wiem, że jest zimno, ale trzeba zrobić siku. Idziemy siku? To chodź. No chodź, idziemy siku? Nope. Aha, czyli smokołek jest po prostu lepszy, tak? Podążam do Nakomi. Gdzieś powoli zaczyna sypać śnieg. Także jeszcze dzisiaj ulepimy dziś bawana. Ulepimy go. Stop. Stop, Marta, stop. Dotarłam do Nakomi i mamy dla Was coś super. Coś mega ciekawego i będzie to w piątek. Tutaj mamy Polinę, Natalię. Będzie super konkurs, będą super nagrody do wygrania, będą... Będzie Friday po prostu. Tak, promocje. Tak, mamy coś fajnego przygotowanego dla Was, z tym, że musicie oczekiwać na informacje, kiedy dokładnie będziemy prowadzić streama live'a na YouTubie. Także wszystkiego się dowiecie na bieżąco. Tyle co mogę zdradzić, będziemy mieć mega giga turbo rabaty na Elysium i na Nakomi, także warto czekać. Naprawdę. A tam jest mój mąż, który... Próbuję zrealizować wszystkie moje wymysły, które były przed chwilą, bo stwierdziliśmy, że da się to zrobić, okazuje się, że się nie da zrobić, ale będzie dobrze, także czekajcie. No i co, my obgadujemy wszystko dalej, a na Instagramie powiem Wam więcej. To jest prawdziwe? Nie! No, wyszliśmy od Nakomi, wstępnie mamy wszystko ogarnięte. Na butelkę. No, czajnik oddaliśmy, teraz lecimy na szybki shopping. Tym razem shoppingujemy mojego męża. Mówi. Mam idealną koszulkę dla Ciebie. Na przykład taką bluzę. Dwie czarne. Nie, po co mi takie same koszulki? Bo i tak wszystkie są takie same. Lepsza ta. Ta czarna. Aha, bo czarna wyszczupli. Ale ja nie wolę dwie czarne niż tą. Czyliś panu taką jeszcze jedną? Tą samą czarną. Tak. Bo jest jeszcze w szpic. Nie, nie. Już okrągłe. No to super. Idziemy po spodnie. Zapytam się, czy to na wszystko minus 50% za drugą rzecz i... O, może być. Nie jest czarny, tylko taki... Jakie ładne. Ale taką do sypialni można by było mieć. Weźmiemy sobie, w końcu będziemy mieć wieniec na drzwiach. Jakkolwiek to brzmi. Jak to przywiesisz? No właśnie nie wiem, bo szkoda drzwi. Jeje! Pada śnieg! Wszedł do swojego samochodu, tylko tego nie nagrałam. Jaki głodny Krzyś. Dzień dobry, Wiesełku. Dzień dobry, witamy, Wiesełka. Ale mamy dla Ciebie coś fajnego. To jest Twoja zabawka nowa. Jest okej? Okay? Masz zabawkę? Trzymaj. Daj zabawkę. Zabawkę masz? Oho! Fajna zabawka, ale masz zabawkę do lenio. Tak? O, tu się chciałaś położyć, przepraszam. Wszystko ci zajęła. To jest twoje naczelne miejsce do leżenia. Tu masz. Możesz się położyć. Gdzie masz zabawkę? Gdzie jest zabawka? Ale to jest bałagan. Kurczę. Masz zabawkę? Tutaj patrząc mogę wypoczywać, bo nie ma bałaganu. Gdzie masz zabawkę? Kto tu zostawił? Mówiłam, że będę kupowała pasujące do wszystkiego zabawki. Eee.
O Jezu. Czyli fajna zabawka jest? To będzie twój smok. Okej. Okay. Tak pokazuje pies, że lubi zabawkę. Lubi dalej zabawkę? Pokaż, jak lubisz zabawkę. Gdzie jest Dinuś? Dinuś. Dinuś jest tu. To jest Dinuś. O Jezu, to jest twój Dinuś, tak? Tak, chodź. To jest twój Dinuś? Chodź, popatrz, jak Daleniowi podoba się zabawka. O nie. Zawlec ją tylko i wyłącznie do koszyka. Ty jesteś samolubna. Na zdrowie. Jeszcze okichałaś Dinusia. Tu są zakupy mojego męża. W ogóle jestem w takim szoku, że udało mi się wyrwać mojego męża i patrzcie, ile toreb i to wszystko dla mojego męża. Dzisiaj nie ja byłam bohaterem. Raz mnie pan próbował rozproszyć. Powiedział, proszę sobie dobrać bluzkę dla siebie. Ja powiedziałam, nie! Nie! Dzisiaj zakupy dla mojego męża. Słyszałeś to? Ja się idę przebrać i dzisiaj jest ten szpardy dzień, wielki dzień. Wnosimy pralkę i w końcu zrobię pranie. Nareszcie. Idę się przebrać w jakiś dres. Wspólnymi siłami jakoś się udało, chociaż mam wrażenie, że jak żeśmy ją wnosili do domu, to była lżejsza. Wnieśliśmy pralkę i odpieramy ją. Już tam włożysz jakieś pranie. Nie pogadasz! O, beko! Beko? No. Ona jest nówka, funki nieśmigana, nikt jej nie cyckał. Tak, twoje bluzki dzisiaj. Pan wiedział, o co chodzi. I pan przynosił wszystkie bluzki z magazynu dla Krzysia. Tak po prostu wyszło, bo powiedzieliśmy, że chcemy gładkie, bez niczego. Pan mówi, mam na zapleczu i wszystko nam przyniósł z zaplecza, także mój mąż miał świeżo z foliki wyciągane, nic nie było tyczkane. Prawda? Dokładnie tak. Widzę, że pralka, zobaczcie, ona jest mokra w środku, mam nadzieję, że nie stuchnie. Pan mówił, że ją testowali i trzeba ją jakby pierwsze pranie puścić takie czyszczące. Ściągam folię! The most satisfying. Patrzcie, robiłam to, w życiu nie ściągałam pierwszej folii z pralki, kochanie. Przepraszam, zrobiłam to sama. Jak ja mogłam, jestem taką złą żoną. No, ale ci nie zatrzymuję. Ale zostawiłam ci pół. No teraz tak. Razem. Ochotne. Patrzycie na mnie z bębna, patrzycie na mnie z bębna. Tak wygląda bęben pralki od środka. To zobaczcie tylko na kanale Enjoyment. A jeżeli... Family. A jeżeli się pierzecie... Nie wiem, o co chodzi. Dopiero się dowiem, o co chodzi. Jak wykręcę ruś... Ała! Bo są te niby śrubki zabezpieczające przed transportem. Pewnie po to, żeby bęben się nie telepał. Mhm. I patrz. Aha! Dlatego wypaże to jest pokazane, widzisz? No jest! Ciepaj, panie, ciepaj! O, taki koreczek? Koreczuniu. No kto by pomyślał? O, o! A kuku, już wiedziałeś, o co chodzi! Jedziemy do sklepu. Ponieważ otwarliśmy odpływ, pralka nie ma przejściówki, więc jak będziecie kupować pralkę, to sprawdźcie, czy ma przejściówkę do odpływu, ponieważ jest taki smród, że nie da się ogarnąć i po prostu nie ma możliwości, że to tak zostawimy. Idę się przebrać i jedziemy po tą przejściówkę. Wyjechaliśmy, przejechaliśmy 4 km, kapliśmy się, że wszystko jest zamknięte. Więc tak wygląda aktualnie zrobienie odpływu przez Krzysia, żeby nie śmierdziało w całym domu. A to na pusto mówią, żeby to puścić. Ale nie wolno. W instrukcji jest na pusto! Ale facet powiedział, że nie na pusto, on też nam dał to! Ty nie wiedziałeś, że w pracy śmierdzi. Ja nie wiedziałam, że w pracy śmierdzi. Okazało się, że facet miał rację, więc coś włożył. A co z instrukcją? Ty nie wiedziałeś, że facet ma rację. Ja nie wiedziałam, że facet ma rację. Nie wiem co! Co my to mam w ogóle wlać? Środek czyszczący do pralek. Tak to było. Przed użyciem potrzebni butelką. Odpaliliśmy niby pierwsze pranie, włożyliśmy środek na detergent.
Tak. Dałem mocniej wody. Ja się boję, ja wychodzę. Ja się boję. Ja unikam sytuacji stresowych, o, naprawdę. O Jezus, gdzie? O matko jedyna. Tytanik. Jakoś tak wszystko jest na widoku w tej pralce. 2 godziny to będzie prawa. No ja nie wiem. Ja nie wiem, dobra. Idę sobie, bo jestem cała w stresie. Idę po to na wiadomości. Żegnam się z wami sama, ponieważ jest już dzień kolejny. Zapomnieliśmy z Krzysiem dograć zakończenia tego vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jutro będzie kolejny. Będzie tam mega informacja, także wpadajcie na kanał, bądźcie, subskrybujcie, kciukujcie i przede wszystkim dzwoneczkujcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczyska w kolejnym filmie. Pa!